Moi drodzy, zapraszam Was na kolejną lekcję zdalną. Tematem zajęć będą procenty i pokażę Wam dwa zadania. Zadanie pierwsze. Jakim procentem x równającego się 12 jest y równający się 15? Pokażę Wam różne sposoby rozwiązywania. Chciałbym, żebyście wybrali sobie ten, który jest dla Was najlepszy. Pierwszy sposób to jest proporcja. 12 to 100%, bo 12 jest naszym punktem odniesienia. Jakim procentem x jest coś? Czyli 12 to 100%, 15 to p. I teraz układamy. 12 do 15 jest jak 100% do p. Wprowadziłem literkę p, żeby kojarzyło mi się, że będę liczył procenty. I teraz skracamy. Dzielimy na 3, czyli mamy 4 piąte. I tutaj możemy zrobić sobie na skosa. 4 razy p równa się 5 razy 100%, czyli 500%. Dzielimy na 4, czyli p wynosi 125%. I odpowiedź jest taka. Y stanowi 125% x. Drugi sposób to jest zapisanie takiej zależności. W mianowniku mamy x, bo to jest nasz punkt odniesienia, czyli do tego będziemy się odnosić, a tutaj mamy y i razy 100%. No i zobaczcie, 15 na 12 razy 100% i skracamy. To się podzieli na 3, czyli mamy 5 czwartych, a to się podzieli, setka z czwórką podzieli się na 4, czyli mamy 1,25. 5 razy 25 to 125% i odpowiedź jest taka sama. Trzeci sposób to jest skorzystanie z takiej zależności. X razy P równa się Y. I wstawiamy. 12 razy P równa się 15. Dzielimy na 12. P to 1,25. I zamieniamy na procenty, czyli możemy pomnożyć albo przez 100%, albo przesunąć przecinek o 2. I odpowiedź oczywiście jest taka sama. Chciałbym, żebyście do tego spróbowali sobie zrobić 1,23 ABC. I dla chętnych jest przykład D. Czyli macie trzy wzory i wybierzcie sobie jedną metodę, która jest dla Was najbardziej intuicyjna. Zadanie drugie. Liczba x stanowi 42,6% liczby y. Jakim procentem x jest y? Jak robimy takie zadanie? W matematyce słowo stanowi oznacza równa się. Czyli piszemy x równa się 42,6% y. Teraz zamieniamy sobie to na ułamek niewłaściwy. 42 razy 7 plus 6 to jest 300 przez 7, bo 7 stąd, procenta y. No i teraz co robimy dalej? Zamieniamy sobie procent na jedną setną. No i piszemy x to się równa, zera się skrócą, mamy 3 siódme y. I mamy, moi drodzy, trzy sposoby, które są wzięte stąd. Możemy to zrobić proporcją, czyli y to będzie, czyli nasze x to jest punkt odniesienia, bo jest takie samo pytanie, czyli x to się równa 3 siódme y, to 100%, a y to jest p. Układamy proporcje, skracamy y i mnożymy na skosa. 3 siódme p równa się 100%. Mnożymy razy 7 trzecich i tutaj podajemy wynik. 700% trzecich, czyli wynik będzie tyle. Wynosił 233,1%. Drugi sposób to jest skorzystanie z tej zależności. Jakim procentem x jest y, czyli tutaj mamy y przez x razy 100%. Zamiast x wstawiliśmy 3 siódme, czyli 3 siódme y, tutaj mamy skrócenie, no i wykonujemy operację. Tutaj oczywiście po skróceniu zostanie nam 1. Stanowi jedynki, czyli mamy 1 podzielić na 3 siódme razy 100%, czyli 1 podzielić na 3 siódme to 7 trzecich razy 100%, czyli mamy 700 trzecich w procentach równa się 233,1%. I ostatni sposób bazuje na tym wzorze. X razy P równa się Y. Czyli za X wstawiamy 3 siódme Y i liczymy. Dzielimy na Y, bo Y jest tutaj większy od zera. Na pewno jest różny od zera. Tutaj dlatego możemy podzielić. No i mamy 3 siódme P równa się 1. Mnożymy razy 7 trzecich, czyli P wynosi 7 trzecich. I domnożyłem sobie przez 1. Dlaczego? Bo 1 to jest to samo co 100%. Zawsze można pomnożyć równanie przez 1. No i zamieniamy na procenty i zamieniamy na całości. I tutaj jeszcze została 1 trzecia. Czyli 233,1%. I chciałbym, moi drodzy, żebyście spróbowali sobie zrobić zadanie 124 przykłady ABC i przykład D dla chętnych. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się.